Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję słuchawek multimedialnych firmy Arch. Są to te słuchawki, które stoją za mną. Oficjalna cena tych słuchawek to 39 zł, natomiast bez problemu kupimy je już za jakieś 30, nawet 20 parę złotych. Tak więc sprzęt typowo budżetowy. Co potrafi, przekonacie się za chwilkę. Zapraszam do oglądania. Tak więc moi drodzy, mamy tutaj słuchawki multimedialne, czyli do przeróżnych zastosowań, nadające się do komputera, do tabletu, do telefonu. Podłączyć możemy je generalnie pod każde urządzenie wyposażone w port mini jack 3,5 mm. Jeśli chodzi o parametry, to są bardzo przeciętne, za chwilkę je wam przypomnę i też przyjrzymy się im. Natomiast myślę, że recenzję zaczniemy jakby od najmocniejszego punktu, najmocniejszej cechy tych słuchawek, czyli mikrofonu. Za chwilę usłyszycie test nagrywania dźwięku przy pomocy tego mikrofonu, który jest na kablu. Ok, zaczynamy test. Mikrofon w tym przypadku jest na kablu. Na początku ten mikrofon będzie po prostu tak opuszczony jak teraz. Jeszcze słyszycie dźwięk z kamery. A w tym momencie rozpoczęliśmy już nagrywanie mikrofonem tych właśnie słuchawek Arch AP57. Ta funkcja przede wszystkim przyda się osobom, które używają takich słuchawek podłączonych do telefonu komórkowego. Czyli na przykład jesteśmy gdzieś w terenie, słuchamy sobie muzyki z naszego telefonu, z naszego smartfona. Nagle ktoś do nas dzwoni. Telefon mamy schowany gdzieś w kieszeni, nie mamy łatwego dostępu. Z pomocą przychodzą nam te słuchawki, ponieważ tuż obok mikrofonu mamy taki wtyczek, którym możemy odebrać rozmowę, a także ją zakończyć. Czyli bardzo przydatna rzecz. Wystarczy sięgnąć na ten kabel i sobie włączyć mikrofon. Powiem wam, że testowałem to na telefonie, sam słuchałem rozmówcy poprzez słuchawki, następnie ja słuchałem, jak brzmi jakość dźwięku z tego mikrofonu, jeśli ktoś dzwonił na drugi telefon. Powiem wam, że w obu przypadkach było bardzo dobrze. Przy okazji sami możecie w tej chwili ocenić, jak dźwięk jest nagrywany, kiedy ten mikrofon jest tak daleko. Natomiast ja go sobie teraz jeszcze troszeczkę przysunę. Zobaczcie, gdybyśmy go po prostu trzymali tak, no, ja myślę, że dźwięk jest naprawdę bardzo dobry. Jest dość czysty i dość realistyczny. Jak na mikrofon z takich tanich słuchawek, jeszcze mikrofon wiszący na kablu, myślę, że jest naprawdę bardzo dobrze. I to właśnie był najmocniejszy punkt, jeśli chodzi o słuchawki Arch AP57. Tak więc test mikrofonu mamy za sobą. No myślę, że jeśli chodzi o dźwięk z mikrofonu, jest naprawdę dobrze i ta funkcja multimedialna do telefonu sprawdza się fajnie. Co do samych słuchawek, no wykonane są tak sobie, ale jeszcze obiecałem wam, że przypomnę parametry techniczne. Tak więc pasmo przenoszenia bardzo standardowe od 20 Hz do 20 kHz, bardzo często spotykane, impedancja 32 ohmy oraz czułość to 102 dB. Natomiast słuchawki mają fajny kabelek, zobaczcie, tu jest ten sam pilot mikrofon, no dwa w jednym powiedzmy. Jest on dość blisko tych słuchawek, żebyśmy byli dobrze słyszani podczas rozmowy. Kabel ma 1,5 metra, jest zabezpieczony oplotem o dziwo. Jest miękki, giętki, tak więc to jest plus, że mamy taki kabelek. Zakończony on jest pojedynczym mini jackiem, pozłatanym nawet, jak widzicie, jeśli używamy tego do smartfona. Natomiast mamy też taką krótką przejścióweczkę do komputera PC i wtedy sobie rozgałęziamy ten kabel, tak żeby korzystać na komputerze swobodnie z mikrofonu. Ten kabelek, już tutaj to przedłużenie jest takie dość liche, ponieważ zobaczcie, jest to taki płaski kabel, ale jest bardzo cienki. W porównaniu z tym głównym kablem, to ta przejściówka, rozgałęźnik wykonana jest słabiutko. Teraz jeśli chodzi o same słuchawki, no jak widzicie, mają prostą konstrukcję, bardzo klasyczną, pałąk. No pałąk mamy obszyty, to nie jest skóra, to jest coś skóropodobnego, widzicie duże takie obszycia, z tym, że jest to tak troszkę nierówno wykonane. Widzicie tutaj taki garb. Troszkę wygląda to nieestetycznie i w środku tutaj wydaje mi się, że mamy po prostu powietrze, ponieważ nie czuć tutaj żadnego materiału, tylko to obicie. No ale nie jest źle, ponieważ słuchawki są bardzo lekkie. Tak więc to akurat nie jest jakaś tragedia. Jeśli chodzi o regulację, to zobaczcie, same prowadnice są plastikowe. No, mam wrażenie, że to po prostu przy jakimś mocniejszym ruchu może się złamać, ponieważ mam tutaj sam plastik. Więc wykonanie regulacji jak dla mnie jest słabe. Pozostałe części mamy również z plastiku i to z plastiku takiej naprawdę średniej jakości. Pomimo, że jest matowy, zbiera dość mocno odciski palców, jak widzicie. Mamy też takie ozdóbki w postaci niebieskich elementów, otoczka
tych nauszników i tutaj w środku takie szczegóły. Kabel wychodzi z lewej słuchawki. To połączenie jest akurat zrobione w miarę ok. Myślę, że tutaj nic nie ma prawa się złamać ani uszkodzić. No i co do samych wyściółek, tutaj materiału w środku, mamy tutaj obite to też takim skóropodobnym materiałem. Gąbki są, no powiedzmy, takie średnio miękkie. Nie są ani twarde, ani takie miękkie jak na przykład w Siberiach czy w innych słuchawkach z wyższej półki. I też nie wracają tak fajnie do swojej pierwotnej objętości, do pierwotnego kształtu, tylko się troszeczkę ubijają. Same otwory są też dość małe, niestety słuchawki nie zakrywają całych uszu i po prostu je cisną. Wiem Wam, że jak dla mnie komfort noszenia tych słuchawek, no to tak 20-30 minut max i już po prostu zaczynają cisnąć uszy. Pomimo tego, że są lekkie i są teoretycznie dość sensownie wykonane. Jeśli chodzi o ruchomość tych muszli, no to jest taka minimalna. Jak widzicie, się troszeczkę wyginają na boki i troszeczkę góra-dół. No, jeśli chodzi o regulację, no to jest bardzo duża. Bez problemu dopasują się do każdego użytkownika. I moi drodzy, jeszcze kilka słów o dźwięku, jaki te słuchawki z siebie wydobywają. No cóż, jeśli chodzi o zastosowania takie telekomunikacyjne, czyli po prostu do odbierania rozmów, do słuchania muzyki na smartfonie, no to nie jest źle. Wiesz, jak słyszeliście, mikrofon sprawdza się dobrze. Dźwięk słyszany w tych słuchawkach także jest dość wyraźny. Jeśli chodzi o poszczególne pasma, o dziwo te słuchawki mają dość mocne basy, czasami nawet za mocne. Natomiast wyższe tony są mocno pościnane, dzięki czemu zakres słyszenia sceny jest dość ograniczony. Nie są to w żadnym wypadku słuchawki dla wymagających użytkowników. No cóż, cena mówi wszystko, 30 parę złotych, nawet 20 parę złotych. Wykonanie, no przetworniki w środku są na pewno też nie najwyższej jakości. Dlatego też nie ma co spodziewać się nie wiadomo jakiego dźwięku z takich słuchawek. No i podsumujmy jeszcze nasz test. Z moich wrażeń powiem Wam tak. Mocne cechy, na pewno fajny mikrofon, wyraźnie nagrywający, przekazujący dźwięk. Nawet jeśli mamy go opuszczonego na tym kablu, możliwość odbierania i zakończania rozmów tym przyciskiem jest bardzo wygodne. No, kabel w oplocie jest fajny, no i też całkiem nieźle te słuchawki się sprawdzają dla niewymagających użytkowników do posłuchania muzyki w wersji mobilnej, czyli z jakiegoś tabletu, ze smartfona. Jeśli słuchamy muzyki już na przykład z płyt CD, z komputera, no to niestety jest gorzej. No i słabe elementy, no jak widzieliście, słaba jakość materiałów i ucisk powodowany przez te słuchawki przy użytkowaniu dłuższym niż 20-30 minut. Więc podsumowując, ratuje je mikrofon i cena, natomiast pogrąża troszeczkę jakość wykonania ogólna i komfort. Myślę, że takie słuchawki mimo wszystko przy tej cenie znajdą swoich odbiorców, natomiast jeśli macie zamiar używać ich do długich rozgrywek przy komputerze, no to raczej nie polecam. By było na tyle, jeśli chodzi o słuchawki Art AP57. Myślę, że jeszcze jakieś słuchawki od tej firmy sobie przetestujemy, tym bardziej takie typowo dla graczy, już z takim pełnowymiarowym mikrofonem, bo też kilka fajnych modeli widziałem, niedrogich. Natomiast co do tych słuchawek, jeśli chcecie poznać pełną ocenę, pełne moje wrażenia, zapraszam Was do recenzji tekstowej na wideotesty.pl. Tam dowiecie się całej reszty. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pamiętajcie także, aby wejść na naszego Facebooka. Na pewno znajdziecie coś ciekawego. Pozdrawiam Was, cześć!